Co my tu mamy? Nic tu nie ma za bardzo, widzę. To se weźmiemy. Tu, 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 tu. Ale spoko wygląda gierka. Na ultra. There's a tunnel up there that leads to Hope County. The highwaymen are blocking our way in. We're gonna need some firepower. Let's keep moving. Okej, okej. Flara mi tu świeci. O, jest snajpa jakaś? A, tam jest snajpa jakaś. Nudzi mnie się, to pijesz. To tylko się pani nie zapij, bo wiesz, nie? A zbierać się później nie będziemy. Okej, dobra. Rush was supposed to be the final piece so that we could finally fight back. But now we're worse off than we were before. I'm sorry about your people. I promise we'll figure out a way to make this right. Ładnie, ładnie. Panie alkoholiku. Nice. Spoko, pozbieramy tylko macy, które tu są. Już wiem w ogóle, gdzie to jest. Okay. Skopa i kłódka rozwalona. Wakacje jedziesz do Poznania. No, tylko nie wiem, czy wiesz, ja już w Poznaniu nie mieszkam. Tu, 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 tu. Mieszkam troszeczkę za Poznaniem. No, no, ja mieszkam u siebie teraz, panie. Jestem na swoim. Od ponad 2 lat. O kurde. Dobra, czy wszystko wyzbierałem? Bo tak, chyba nic więcej nie ma. No dobra, no to trzeba zmontować. Co nieco. Mówisz, że ze Środy Wielkopolskiej jesteś? Znaczy, wiesz, to jakieś, nie wiem, 10-15 kilometrów za Poznaniem jestem. No ale już bezpośrednio nie mieszkam od 2 lat, więc... Jak to u mnie wygląda? Dobra, co my możemy skraftić? Okej.
Okej. Mam kitkę z tyłu jakby zmienił. No kurde, prawie trzeci rok już mi leci, jak zapuszczam. Ale ja raczej zetnę. Tylko jakoś nie mogę się zebrać, by pójść do fryzjera. By się ogarnąć. Tak jak nie mogę ogarnąć mojej wagi. A co tutaj mamy? Okej. Ładnie ich ścięło. Ja musiałem się zgodzić, bo mnie wkurzały na zero. No. Mówię, no prawie trzeci roczek mi leci, znaczy już mi leci trzeci roczek i jakoś nie narzekam. Znaczy upierdliwe, mam rozczesywanie akurat. Nice. Bardzo jał jakiś pistolecik, nice. Ła! What? Tu był koleś? Okej. Masz optymalną wagę w kamerce 60 ileś. Co ty kurde, ja ważę 77 kilo, stary. Proszę cię. 77 kilo żywej wagi. Gofaj, mam wagę ciężka. Nie. Połamałbym się. Dobra, pilzy. Surprise, motherfucker. Okej. Dostał. Skąd to kuźwa strzela?
Pilzy, pilzy. Reanimuj! Przywracacie 70-77 Terminator Activity. Ja mam 1,65 m, więc sorry. Więc ja mam pierwszy stopień odwagi. Ja niestety, panie, mam pierwszy stopień odwagi. I to nie jest śmieszne. Witasz, lubię. O, dziękuję ci. Czym tu mam? O, pięknie, dobra. Co za liściki tutaj są? Że masz 1,65 m w kapeluszu? Zgubiliśmy ślad dziewczyny Rainu. Wyruszyła po pomoc. Pewnie sama nie przetrwa tygodnia, ale chce się upewnić, że sprawy nie ma. Nie przepuszczać nikogo. Wyślijcie gońca do bliźniaczek, jeśli tylko zauważycie, że wraca. Okej. Sim śledzić. Idziemy na casting Hobbita razem. Frogo i Mr. Baggins. Uważaj, bo zaraz ten Jack się uaktywni i zaraz tam będzie pociska dalej. Mój tata jest niższy, jestem najwyższy w rodzinie, aktualnie. What? Co to było w ogóle? Mój tata ma 1,60 m parę, ale nie ma tyle co ja. A może 2 albo 3 centymetry niższy jest ode mnie. Także ja jestem najwyższy w rodzinie. Na centymetr większy. No cóż, coś ja ci mogę powiedzieć, panie, no. Buzia dała mi te parę centymetrów więcej. Tyle nie kłamałem. Dobra. Co tu w ogóle jeszcze jest? Tu coś jest? Nic nie ma, dobra. Nic nie ma, dobra. Się tej masy na mięśnie nie przerabiam. Nie mam gdzie zbytnio. Nie, mam rowerek, więc będę jeździł teraz. Tylko musi być cały czas ciepło, jakby nie patrzeć, nie? Jeszcze rowerek mam. Będę pedałował. Siłka by się jeszcze przydała, ale no. Nie ma blizzard. Nie ma blisko tutaj raczej. Co ty, połamałbym się. Mam słabe kości. Panie, jak ja na UEF-ie, kurde, za moich młodych lat zderzyłem się z kolanem kumpla i ja wyszedłem z tego poszkodowany, bo miałem pękniętą kość z odpryskiem, to sorry, nie? Wybacz. Połamałbyś mnie. Kids, go back inside.
I'll be right there. What's wrong? There is a whole train full of people to help us. But the highwaymen, the twins, they took Rush. Everyone else was killed. Oh my God. It was terrible. I'm so sorry. I'm so sorry. I never should have gone out there, Mom. Oh, honey. What are we gonna do now? I don't know. I don't know. I mean, no one's coming to help us. We're on our own. It's just us. Shh. Let's get you both inside. You can tell me the whole story. Thank you for bringing her home. Nie ma za co. Mam nowe waifu. Część pierwsza. Prosperity. All right, guys. You know how to handle a gun. You know your way around this valley better than anybody. So? So? Sitting around moping isn't doing any good. Look, Rush was supposed to help us build someplace safe. Now, it's up to us. There are brave people here scattered around. We just have to find them. Bring everyone together. Show them we can stand up to the highwaymen. Mom, it's not gonna be easy. I know. But it's our only choice. Fajny sweterek ma. Oto co zostało z Bram Edenu i co zrobił z tego Joseph po opuszczeniu swojego bunkra. Odrzucili wszystko, co miało związek z nowoczesnym światem przed upadkiem. Elektryczność, silniki, generatory, broń palna. Nic nie zostało. Po upadku Joseph zabrał swoich ludzi i zbudował nowy kompleks na północy. Na większą część dekady zostawiliśmy się nawzajem w spokoju i zaliliśmy się odbudową. Teraz oni opuszczają swój kompleks tylko nocą, by atakować bandy. Może by pomyśleć, że ci zamaskowani skurwiele boją się ludzi Josepha. Ci dobrze mówiłem. To są wydarzenia po piątce. Nice. Grupa maroderów różnego pochodzenia w samym kraju są okrutnie uzbrojeni po zęby, a ich muzykę można usłyszeć z wielu kilometrów. Sex of Hope County jest dowodzona przez siostry bliźniaczki. Miki i Maus. Dzięki sprytowi Miki i brutalności Maus udało im się szybko podporządkować sobie mieszkańców hrabstwa. Zmusili Nowy Eden do wycofania się do swojego kompleksu, jeśli czegoś wkrótce nie wymyślimy. Pozabijają nas wszystkich. Ach, ten Miki Maus. Wielu z nas tutaj było survivalowcami. Mimo burdelu z bramami Edenu udało nam się przetrwać nuklearną zimę. W ostatnich latach nowi ludzie przybyli do Hope County. Niektórzy uciekają z zimnej północy, inni pchani ze wschodu przez głód i choroby. Z początku trzymaliśmy się od nich z dala, lecz z czasem odrodziło się poczucie wspólnoty. Kiedy udało nam się zaufać sobie nawzajem, zaczęliśmy osiągać więcej. Dopóki nie zjawili się bandyci, naszym najgorszym wrogiem były dzikie zwierzęta. Teraz ryzykujemy utratą wszystkiego, na co tak ciężko zapracowaliśmy. Popracowaliśmy. Whatever. So this is it. Home. Mom's right. The two of us can work together to build this place back up. Anytime you need a hand, give me a call. I'll come fight by your side. Oficjalnie 170. Captain of security just sounds, well, a little formal. Listen, you have been put through the ringer. If you want to freshen up with a change of clothes before we get started, there's some stuff over there. You should probably talk to Mom. She'll give you the rundown on what we can do for Prosperity. Whatever else happens, I'm glad Carmina made it back. Sick and tired of pulling out. Okej, dobra, mamy ubranko.
Oh yeah. Dobra, co my tu mamy? Okej. Dobra, niech będzie ta. Otwierć. Tak. Dobra, co my tu mamy? Ubranka. Dziki zachód. Chyba to wybiorę. Same mięśnie. Ale bo co my tu mamy? Tu są ten. Okej. Dobra, okularki. No ci czytałem, co chodzi. Dobra, to fajnie wygląda. Nie powiem, że nie. Dobra, jakie mamy tutaj spodnie? My name is Kim. I guess you could say I run things around here. So much food. I know you've already been through a lot, Captain. But the truth is, we need all the help we can get. And at the moment, you're it. We thought your people on that train were going to give us an edge. We were all going to work together to grow things, make things. We were going to fight back against the twins. But all of that is gone now. So, it's up to us. Got a lot of work to do. Let me show you how things work around here. Okay. This is Prosperity. To już wiem. We're gonna have a fighting chance against the highwaymen. The first thing we've got to do is get this place up and running. We have several facilities to make Prosperity thrive. These are the places where you can craft weapons and vehicles, cultivate to też wiem. Health, many other things. Okay. This is Hope County. In order to get the most out of our facilities, we need ethanol to upgrade them. Your map shows the highwaymen outposts, where they store the ethanol they stole from us. Secure these locations to get what we need. Ethanol! You can find specialists, people with the expertise to really give us a fighting chance against the twins. Bring them home, and they'll make Prosperity and you stronger. But without Thomas Rush, none of this is gonna work. He's built up settlements before, and without his knowledge,
we won't be able to take Prosperity to the next level. Lately, the twins are sending a lot of prisoners to the coal mine. I'd start looking there. So, that's it. We rescue Rush, find people who can run the facilities, and bring them enough ethanol to maximize what we can craft. If you can help us, we'll do everything we can to help you. Okay. Being born into the new world and having nothing to compare it to used to bug me. But the more I think about it, the less I care. People who knew the old world have a certain sadness behind their eyes. Sadness for what was lost. I see it in my parents all the time. Maybe when this is all over, they'll start seeing the world like I do. Okay. Okay, okay, okay. Prosperity. Wymaganie do ulepszenia. Okej, okej, okej. Happy you made it. I heard about what happened. Sorry about your people, Captain. Sorry about your people. You ended up in the best place Hope County has to offer. Trust me, I've seen the rest. Trust me, I've seen it all. I'm Roger. Prosper. I'm Roger. Count on me. It's the least I can do for you, my friend. And if you want a little extra, I can see to that too. I used to rip off highwaymen strongholds all over the country. Escort some really since those Carlys, the twins showed up, excuse my language, it's impossible to gather enough ethanol to fly outside of Hope County. Hey, I tell you what, if you can find me the fuel I need, we'll go rip off highwaymen together. It won't be easy, but trust me, it's worth the risk. Get me that ethanol, and you'll see what I'm talking Give about. Give me the ethanol. Tu jest jakiś questing. O, pisał. Z wyjścia, dobra. Heard Wade Fowler planned to start up a new Fang Center at the old church down the way. Rumor has it he met a tragic end, but there might be supplies you could recover. Okej. Okay. Barting, pamiętaj, żebyś go dał kupę butelek, bo tutaj etanol będziemy produkować, nie? Wysoka procentowy. Hope you're feeling okay after that. I'm all set to go. Dobra, spokojnie. Chcę się pozwiedzać, co tu w ogóle ciekawego jest. No właśnie. Punkt medyczny, wyprawę, expeditions! Etanol! Pełne, dobra. Dobra. Nice, nice. Dużo tutaj ten znajdziek. Nie może się nic zmarnować, ludziska.